Jeżdżąc zimą, musimy przede wszystkim pamiętać o zmienności warunków. W zimie jest tak, że jednego dnia jest sucho, a następnego za chwilę będzie śnieg albo lód. Zmienia się droga hamowania, to jest jedno z zagrożeń, które na nas czyha. Zmienia się technika wchodzenia w te zakręty, trzeba po prostu jechać dużo wolniej, dużo bardziej to wszystko przewidywać, bezpieczniej po prostu. Trzeba po prostu co jakiś czas badać, czy droga jest bardziej oblodzona, czy mniej. Można sobie troszeczkę mocniej przyhamować, jak widzimy, że za nami nic nie jedzie, i sprawdzić, jak wygląda przyczepność na drodze. Jeśli chodzi o wchodzenie w zakręty, to po prostu też musimy jechać wolniej i z wyobraźnią, bo to jest chyba w tym najważniejsze w ogóle w jeździe, nie tylko w zimie. Kolejnym zagrożeniem w sumie jest to, że się robi szybko ciemno. I sól też jest zagrożeniem, która cały czas, wiadomo, przy śniegu będzie nam się osadzać na szybie, co w połączeniu z mrokiem daje naprawdę trudne warunki do jazdy. Jeśli będziemy mieli napęd naprzód, auto z reguły będzie miało tendencję do tak zwanej podsterowności, czyli będzie wyjeżdżało przodem. Jeśli będzie miało napęd na tył, będzie zawężało tor jazdy i będzie nam delikatnie uciekać z tyłu, szczególnie na śliskiej nawierzchni. Możemy sobie zrobić taki eksperyment, że będziemy jeździć po okręgu i sprawdzać właśnie, czy ten samochód bardziej nam wyjeżdża za ten okrąg, czy zaczyna go zawężać. Według mnie najlepszym napędem na zimę jest napęd na cztery koła, dlatego że on jest najbardziej neutralny. Wiadomo, on ma w zależności też od sytuacji, jest momentami podsterowne, z auto momentami nadsterowne, ale ogólnie rzecz biorąc to jest najfajniejszy napęd, dlatego że on też wybacza bardzo dużo błędów. I gdy popełnimy jakiś błąd, jak już nam się to zdarzy, jest łatwiej po prostu go naprawić, manewrując gazem. Musimy przyjąć technikę pulsacyjną, czyli przed przeszkodą dohamować, odpuścić hamulec, skręcić i później znowu jeszcze dohamować podczas na prostych kołach. W zimie w ogóle, jeśli chodzi o technikę hamowania, ważne jest to, że opona skonstruowana jest tak, że najefektywniej hamuje na prostych kołach. Czyli musimy robić wszystko, żeby ten samochód hamował na prostych kołach, a nie na skręconych.